przedstawienie trwa, troszkę trwa, więc tam już Kuba mi nie rzuca tą piłeczką. Na początek dziękuję tym, coście przyszli w piżamach ubrani i podziękuję wam wszystkim, bo wczoraj żeśmy zebrali 1390 zł. Dzisiaj jest jeszcze niepoliczone, ale na pewno będzie ponad was, bo tam dzisiaj troszkę też było pieniążków. Te pieniądze prześlemy na fundację, tylko doliczy się czas. I oni nam tutaj przysłali, ta fundacja, taki filmik, co oni tam robią, różne akcje. Więc na początek sobie oglądniecie te prezentacje od tej fundacji. A potem, no wiecie, że się choruje wtedy, jak się głównie o zdrowie nie dba. Jest taki humorystyczny sposób, wam przedstawimy przedstawianie na temat zdrowia. Naszych nauczycieli oraz młodszych kolegów i koleżanki. Już za chwilę na tej scenie zobaczycie przedstawienie. Na scenie będzie się działo i dużo znanych postaci będzie występowało. W trakcie przedstawienia powtarzajcie do znudzenia. Szanuj zdrowie, jak nie masz, bo o różne bzdury dbasz. Ten przebój zna każdy z kościoła, a dziś śpiewa go cała szkoła. Szanujemy, kuli nie bijemy.
dusza, dobry się wyrusza. Każda słowa krowa do pracy gotowa. Takie duże, takie małe, może zdrowy być. Takie gruby, takie chudy, może zdrowy być. Takie ja, takie ty, może zdrowy być. Takie ja, takie ty, może zdrowy być. Ruchu potrzebuje, ruch nie ratuje. Bo na łapie ćwiczę i na zdrowie liczę. Kiedy podskakuje, już się lepiej czuję. To na coś buduje, w tym zdrowie celuje. Taki duży, taki ważny, może zdrowy być. Taki duży, taki duży, może zdrowy być. Taki ja, taki ty, może zdrowy być. Taki ja, taki ty, może zdrowy być. Przyszło zdrowie. Po co? Każdy z was się zaraz dowie. Wciąż narzeka, lamentuje, że go nikt już nie szanuje. Często się w mym życiu zdarza, że więc muszę do lekarza. Ludzie to mnie nie szanują, siebie trują, mnie katują. Piją, palą, tłusto jedzą i najczęściej siedzą. Jestem ważne i potrzebne, to jest chyba oczywiste. Więc dlaczego, moi mili, nie myślicie o tym wcale i wciąż przez was mam kłopoty? Szanuj zdrowie, jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. Szanuj zdrowie, jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. Co się teraz Co się teraz z dziećmi dzieje? Dla nich zdrowie nie istnieje. Na WF-ie nie ćwiczyć. Kole piją, chipsy jedzą i przed komputerami siedzą. Słodyczami się objadają, a owoców nie znają. Byle co jedzą, byle co piją. Rąk i ząbków nie myją. Brak jest wam ruchu, tężyzny ciała, a stąd się bierze moc chorób niemała. A te hałasy, krzyki i piski, och, osłabiają mnie one wszystkie. Brak wam higieny, wasze brudne ręce to dla mnie powód, by odejść najprędzej. Chciałbym mieć, lecz trzeba o nie dbać, a nie tylko chcieć. Zaraz wam udowodnimy, co się dzieje z waszej winy. Scenka pierwsza. O duchu, który bał się ruchu. Teraz zapraszamy do nas ducha słabucha.
Niechaj uważnie, każdy go posłucha. Mówią do mnie duchu słabuchu, bo źle słyszę w prawym uchu. Taki hałas tam za świata, a ja już mam swoje lata. Nie mam siły straszyć, jęczeć. Gdzie się ruszę, to się męczę. Ma kondycję, gdy wiatr silniej wczoraj dmuchnął, prawie wyzionąłem ducha. Ma kondycja jest słabiutka i mam takie chude udka. Nie masz kondycji? Ha, nic dziwnego. Zapewne brak ci ruchu, więc zamiast stękać, zamiast ty jęczeć, weź przykład z innych duchów. To chyba omyłka. Na co duchowi piłka? A co to ola Boga? Człowiek z płetwami na nogach? Dziewczyna z rakietą, o rety, na co dziewczynom rakiety? O nie, gdy mam skakać, zaraz chce mi się płakać. Już własnym oczom nie wierzę, najlepiej się czuję jak leżę. Nie lamentuj i nie rycz, tylko na WF je ćwicz. Wiwat sport i wiwat ruch. W zdrowym ciele zdrowy duch. Szanuj zdrowie, jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. Szanuj zdrowie, jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. Który w szkole panuje i zdrowie psuje. Thank you.
walki z hałasem. Taka akcja bywa czasem. Tydzień to jednak za mało. Rok walki z hałasem to by się przydało. Nie pomaga, słyszę. Skoncentrować nie umiem, czegoś ciągle nie rozumiem. Często mnie głowa boli, kto mi łuży w mej niedoli. Gdzie się taki, gdzie da się przebić więcej w klasie? Gdzie się tak jak może, nawet kara nie pomoże. On nie wie co to cisza, o takim czymś nigdy nie słyszał. Gorzej słyszę, lubię spokój, ciszę. Jestem zmęczona i rozdrażniona. Rzadko kiedy się zdarzy ujrzeć nakrzykacza twarzy, uśmiech i spojrzenie miłe. To dla niego zbyt duży wysiłek. Usta ciągle otwarte, a gardło do bólu zdarte. Krzyczy i woła, tego nie wytrzymuje już szkoła. Pani się już upomina, on swoje wyczynia. Każdy lekarz ci to powie, hałas niszczy zdrowie. Samo zdrowie jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. Scenka trzecia. O królewnie, która jabłek nie myła i krótko żyła. Dziś przed wami, tu oto na tej sali, wystąpi królewna Śnieżka w asyście Krasnali. Królewna Śnieżka u krasnoludków mieszka. Na razie wszystko jest cacy. Krasnale idą do pracy. Wczesna godzina, więc Śnieżka ziewa, a chór Krasnali wesoło śpiewa. Śnieżka sprząta mieszkanie. Puk, puk, słychać pukanie. I nasza Śnieżka, nie bacząc na to, co jej mówiły krasnale, z właściwą sobie lekkomyślnością odmyka zamek jale. Wchodzi staruszka, niesie jabłuszka, jedno podaje królewnie. Królewna jabłko zjada i pada. Jaki stąd morał? Jaki stąd morał? Morał jest krótki, słuchaj, co mówią krasnoludki. I chociaż małe, i chociaż tycie, one naprawdę znają życie. Oj, znamy, znamy i każdego ostrzegamy. Nie otwieraj drzwi nikomu, nie wpuszczaj obcych do domu. Myj owoce przed jedzeniem i powtarzaj na tej scenie. Szanuj zdrowie, jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. Thank you.
Barba, o czarownicy, która jeden ząb miała i o niego nie dbała. Przyszła wiosna, świat się śmieje, że aż słońce promienieje i ode mną w każdej strach już roztacza złoty blask. Szkoła okien ma 103, wszystkie świeżo malowane. W każdym oknie słońce lśni w ten wiosenny, ciepły ranek. W jednym z okien stoi pan. Ma na sobie biały fartuch, dobrze znany wam, kochani. Oj, z tym panem nie ma żartów. Ma wiertarkę, szczypce, kleszcze. Ledwie siądziesz na fotelu, już się pocisz i masz dreszcze. To ze strachu, przyjacielu. Ale spytałem ty step, a się cieszy każdym listkiem, kiedy skacze jak wybryka, deszczowcami wokół bryka. Nagle z wyciem jak huragan, przez otwarte okno wpada na swe miodle Baba Jaga. Myję co dzień przed 12, łysą szczotką, czarną pastą. Tłuczę wodą z kropli trutki, aby oddech mieć świeżutki. Właśnie, właśnie, czuję już, tym oddechem już wierzę. Muszę szybko włożyć maskę, potem wziąć do ręki kleszcze. Tylko nie to! Będę wrzeszczeć! Jak się boi czarownica, dziura w zębie jak piwnica. Ząb się rusza, twarz jak bania, nie obejdzie się bez rwania. Ach, ulituj się ten ząb! Ten ząb dla mnie to jest wszystko. Ja tym zębem od stuleci straszę w bajkach wiele dzieci. Niechże pani już nie zrzędzi, przystępuje do oględzin. Brak higieny, czarownico, zawsze kończy się próchnicą. Ostatnia wizyta kiedy była? A co Baba Jaga, a co pani zwykle jada? A dlaczego nic nie gada? A to ci dopiero tajemnica, czym odżywia się czarownica? Na poczekaniu widziałam Jasia i Małgosię, więc zaraz i tutaj poproszę. Wtedy każdy się dowie, bo Jaś i Małgosia prawdę powie. Jasiu, Małgosiu, zapraszamy. Co jada czarownica? Powiedzcie prawdę, dziadki. Trochę ściany swojej chatki. A więc piernik w czekoladę. I marcepanowe kwiatki. Trufle, krówki i to fino. Nie wymieniaj już dziecino. Wróćcie proszę więc do domu i nie mówcie nic nikomu. To łakomstwo cię zgubiło i się babie też przytyło. Nie rozumiem na co liczy ten, kto tyle jest słodyczy. Za
zaczynamy borowanie. Nawet pani nie poczuje. To jest nowy typ wiertarki. Zaraz wiertło przyszykuje. Gwałturety, co się dzieje? Mój jedyny zombie śmieje. Jestem piękna jak kelnerka, mój ząb błyszczy, mi z lusterka. Teraz wiedźmo nim odlecisz do swej chatki na moczarach. Wyjmij książkę i zanotuj. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów, przez rok cały w skwar i ziąb. Co dzień musisz myć swój ząb. Szanuj zdrowie jakie masz, bo o różne bzdury dbasz. Dbacie, lubicie, czy chcecie mieć długie życie? Dlaczego duch był słaby? Chodź, dzisiaj zrobi sobie laby. Dlaczego śnieżka padła? Bo brudne jabłko zjadła. Dlaczego ząb bolał czarownicę? Bo miała próchnicę. Dlaczego hałas jest niezdrowy? Bo powoduje zmęczenie i ból głowy. Już poeta mówił kiedyś o tak wielkiej mej ważności. Niechaj ta dewiza w waszym sercu gości. Tak, tak. Już Kochanowski potrafił dostrzec ze zdrowiem troski. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Zdrowie nie zepsujesz, taka nasza rada. Gdy będziesz pamiętał, o wszystkich uwagaj. Pamiętaj, kolego, dbaj o zęby swoje. Myj szczotką rano i zawsze wieczorem. Odwiedzaj dentystę raz na 6 miesięcy. Pij mleko krowie, bo to samo zdrowie. Owoce i warzywa mają witaminy. Gdy je często zjadasz, to nabierasz siły. Nawet kotek mnie zawsze łapko swoje ciało. Też umie swoje, aby ci pachniało. Ćwicz codziennie rano skłony i przysiady. A będziesz smukły i wysportowany. Ubieraj się ciepło, lekko i wygodnie. A nie będziesz chorował przez długie tygodnie. Od hałasu słuch stracimy. Aby dobrze słyszeć, zachowaj spokój i ciszę. Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi ludzie żyją dłużej. Wszystkie nasze rady do serca weź sobie, a będzie ci służyło długie lata zdrowie. I jeszcze na koniec dla wszystkich przypomnienie. No kochani, a jak hasło brzmiało?
No niektórzy widzę zapomnieli. Dobrze, to teraz na koniec, korzystając z okazji, chcę wręczyć te odznaki uczeń miesiąca listopada i grudnia, bo tam w listopadzie mi połowa nauczycieli nie przysłała, dlatego nie wręczaliśmy. Za styczeń nie będzie i taka prośba do tych uczniów, którzy tę odznakę dostaniecie, bo pierwsza tura w październiku dostali odznakę i potem po szkole nie widziałem, żeby uczniowie, to jest odznaka na cały miesiąc. Więc proszę, kto dostanie odznakę, przyjdziemy po feriach, to chodźcie w lutym codziennie z tą odznaką, ci uczniowie. Jak na końcu lutego wręczymy następnym, to wtedy nasza odznaka zostaje w domu na pamiątkę. I teraz poproszę z klasy pierwszej A Helenkę Curyło i Patryk Michalik. Zapraszam Państwa. Z klasy drugiej Aleksandra Chwistek i Marika Wątor. Zapraszamy te dwie dziewczynki. Dobra. Z klasy pierwszej C mamy Karolina Grochal i Bruno Woś. Zapraszamy te dwie osoby. Tak. Klasa druga A. Zosia Pyzik i Oliwia Strzebak. Prosimy. I przypomnę, macie nosić te oznaki po feriach, jak wrócimy. Klasa druga B. Maciek Bielecki i Helenka Zakrzewska. To siostra powinna wręczyć odznakę. Ania, gdzie jest Ania? No to wręcz brato. O. Będzie grzeczny za to. Klasa trzecia A. Gabrysia Rokita i Igor Siemiński. Klasa trzecia B. Martyna Salawa i Maja Lęczowska. Są na pewno trzecie dziewczynki. Idą. Klasa trzecia C. Wiktoria Tyrek i Szymek Ślusarczyk. A teraz poprosimy nauczycieli na środek, mówimy o zdrowiu, więc to samorząd szkolny. Mamy zdrowe lizaczki i po dwie mandarynki dla nauczycieli. Zapraszamy tu wszystkie panie na środek. Tak, chodźcie. Bierzemy po dwie mandarynki i jedne lizaczki, dobrze? A wy, moi drodzy, jak będziecie wychodzić za chwilę, tamte dziewczynki będą stały przy wejściu i każdy z was dostanie lizaczka owocowego, bardzo smaczny i zdrowy. Mało cukru, prawda? Tu musicie poczytać chwileczkę. Tak. Tak. No jeszcze chwilę cierpliwości. Tam dziewczynki już się gromadzą. Nie płaczcie, dla każdego wystarczy, nie braknie, nie bójcie się. O. No więc posłuchajcie jeszcze, wychodząc, możecie wychodzić, brać lizaczki, dziękujemy.